Dzisiaj o firmie, która rządzi światem, a o której mało kto słyszał. Najbardziej wpływowa instytucja finansowa, Bank Widmo, BlackRock. Posiada udziały w 90% korporacji na świecie. Więc dlaczego nie słyszałeś o tej firmie? A może nie chcą, żebyś o nich wiedział? BlackRock ma swoje udziały praktycznie w każdej dużej korporacji. Jeżeli wygooglujesz sobie 10 właścicieli firmy X i tutaj możesz sobie wybrać korporację, z jakiej chcesz branży, BlackRock pojawia się w pierwszej czwórce. Pfizer, Twitter, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Coca-Cola, Netflix, JP Morgan, Disney, CNN, CNBC. Można by tak wymieniać bez końca. Sprawdź sam. Przemysł farmaceutyczny, media, firmy technologiczne, banki, handel. We wszystkich firmach BlackRock ma swoje udziały. Jak to w ogóle możliwe? Co z prawami, które powinny chronić konsumenta na podstawie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? I dlaczego BlackRock nie pojawia się w rankingu najbogatszych firm na świecie? Czy wykorzystują swoją siłę, aby wpływać na polityków, państwa i korporacje, po to, by utrzymywać swoją pozycję incognito i wprowadzać potajemnie swoje plany? I tak, dlaczego to jest niebezpieczne? Udziały BlackRock tylko w trzech firmach, Apple, Microsoft oraz Amazon, mają łączną wartość 218 miliardów dolarów. A teraz uwaga, ile jest wart sam BlackRock? 101 miliardów. Say what? Jak to możliwe? Jak firma, która ma swoje udziały w prawie każdej większej korporacji na świecie, może być warta jedynie 100 miliardów? Dla porównania, wartość Apple to 2,5 biliona dolarów, czyli 25 razy więcej niż BlackRock. Coś tutaj się nie zgadza. Inna firma, Berkshire Hathaway, jest warta 618 miliardów, ponad 6 razy więcej niż BlackRock. A założyciel i CEO firmy Warren Buffett jest wart 96 miliardów. Dla kontrastu, Larry Fink, założyciel i CEO BlackRock, jest wart 1 miliard dolarów. CEO przypuszczalnie najpotężniejszej firmy na świecie jest wart 1 miliard. Nie wiem jak ty, ale mnie coś tutaj się nie zgadza. Dlaczego więc BlackRock jest wart dużo mniej niż potencjalnie powinien? To proste. Oni teoretycznie nie posiadają swoich aktywów. Znaczy, posiadają i nie posiadają. Już tłumaczę. Berkshire Hathaway to międzynarodowa grupa holdingowa, która inwestuje własnym kapitałem. Natomiast BlackRock to inwestycyjna firma zarządzająca, która dostarcza rozwiązania w zakresie funduszy pasywnych, takich jak ETF albo fundusze indeksowe. Czyli BlackRock zarządza twoimi akcjami, ale nie staje się ich właścicielem. Kiedy inwestujesz w którykolwiek z funduszy BlackRock, zamiast twojego imienia na liście własności pojawia się sygnatura BlackRock. Więc kto w rzeczywistości jest właścicielem? Łysy, ja już się chyba gubię, wiesz? Hopie, co ty godasz? Ano! BlackRock ma kontrolę nad pełnomocnictwem akcji, w które inwestujesz za pośrednictwem ich funduszy. BlackRock nie jest właścicielem, tylko pełnomocnikiem inwestującym w twoim imieniu. Haha, chociaż ma prawa właściciela w kontekście akcjonariusza spółek, ale o tym zaraz. Żebyś wszystko zrozumiał, muszę wytłumaczyć kilka kwestii. Wróćmy do potencjalnego wpływu BlackRock na korporacje, w których akcje inwestuje. Przede wszystkim musimy zrozumieć podstawową dynamikę funduszy ETF. No rozmawiamy o BlackRock, więc weźmy ich przykład. Największy fundusz inwestycyjny ETF, iShares Core S&P 500, zasadniczo śledzi 500 największych firm w USA. Ten ETF kosztuje obecnie około 399 dolarów. Kiedy składasz zlecenie zakupu, aby kupić ETF za pośrednictwem aplikacji handlowej, BlackRock lub autoryzowany uczestnik zabiera twoje 399 dolarów, dzieli je na porcje według wartości każdej akcji w indeksie, która w tym przypadku jest liczona według kapitalizacji rynkowej. Czyli im bardziej wartościowa firma, tym większy udział będzie miała w indeksie. Więc 7% z twoich 399 dolarów zostaną zainwestowane w Apple, 6% w Microsoft, 2% w Amazon i 1% w JP Morgan i tak dalej. Firmy z branż technologicznej, opieki zdrowotnej i konsumenckiej to będzie ponad 50% twojej inwestycji. To, ile BlackRock inwestuje w każdą z tych firm, to nie jest ich wybór. Dlatego nazywa się to pasywne fundusze inwestycyjne, a nie aktywne. W pasywnych funduszach inwestycyjnych zarządca dzieli równo we wszystkie firmy według ich kapitalizacji, a w aktywnych zarządca wybiera, w jakie akcje inwestuje. Największa innowacja, jakie ETF-y wniosły na rynki kapitałowe, to możliwość na
natychmiastowego kupienia i sprzedania ich, tak jak robisz to w przypadku zwykłych akcji. Ale za sprawą ETF kupujesz akcji setek firm, a w niektórych przypadkach tysięcy zamiast jednej. Wyobraź sobie, że miałbyś kupować akcje wszystkich tych różnych firm osobno. Zajęłoby ci to wieki, nie mówiąc już o minimalnej ilości twojego kapitału, który musiałbyś wydać na te wszystkie akcje. Dobra, kupiłeś już swój ETF, a teraz chcesz go sprzedać i zrealizować zyski. Gdy złożysz zlecenie sprzedaży, BlackRock bierze twój ETF, który posiada akcje powiedzmy 500 firm, sprzedaje je pojedynczo na rynku w twoim imieniu, a przynajmniej tak działa ten algorytm. Na koniec gromadzi wszystkie otrzymane pieniądze i oddaje je tobie z powrotem. BlackRock obciąża cię opłatą za zarządzanie, za okres, w którym posiadasz ich ETF. Teraz również bardzo istotna lekcja historii dla wyciągnięcia końcowych wniosków. Wszystko zaczęło się w latach 70., kiedy powstał pierwszy fundusz indeksowy. Jego twórcą był Jack Bogle, założyciel Vanguard Group. Zanim powstały fundusze inwestycyjne, jeżeli chciałeś wejść na giełdę, miałeś dwie opcje. Jeden, albo możesz sam wybrać akcje za pomocą brokera, lub możesz je kupić w funduszu powierniczym. Jest to zbiór akcji wybranych. I tutaj wybranych to jest słowo klucz. Przez zarządzającego fundusze. Fundusz oferował dobry zwrot z inwestycji w zamian za roczną opłatę za zarządzanie. W 1976 roku Bogle wywrócił inwestycje do góry nogami. Twierdził, że opłaty od funduszy powierniczych były idiotycznie wysokie i zdecydowana większość z nich nie zdołała pokonać wyników rynku, czyli osiągnąć wyższych rezultatów niż rynek. Założył więc firmę o nazwie Vanguard, oferującą nowy rodzaj funduszy inwestycyjnych. Taki, który kupował akcje wszystkich firm na rynku. Jego celem było też maksymalne obniżenie kosztów zarządzania funduszem, aby kupowanie funduszu było opłacalne dla inwestorów. Fundusz Vanguard zaczął skupować akcje tysięcy spółek na podstawie ich udziałów w rynku. To było proste i nie wymagało kosztownych analiz, co drastycznie obniżyło koszty zarządzania funduszem i koszty, które ponosili inwestorzy. Strategia Bogla okazała się strzałem w dziesiątkę. Inną strategię miał Warren Buffett z dużą precyzją dobierał akcje spółek z największym potencjałem. Jednak jak sam przyznaje, jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego jest poplecznikiem pasywnych funduszy inwestycyjnych. W zeszłym roku nieuniknione stało się rzeczywistością i pasywne fundusze inwestycyjne osiągnęły wyższe zwroty z inwestycji niż fundusze aktywne, osiągając wynik 20,9 bilionów dolarów. Z czego BlackRock oraz Vanguard razem zarządzają 60% tej sumy. Miliony inwestorów ulokowało w firmach zarządczych swoje pieniądze, podejmując bardzo rozsądny wybór inwestycyjny. Oczywiście, jednocześnie dali oni ogromną władzę firmom takim jak BlackRock. Na dzień dzisiejszy największymi zarządcami funduszy inwestycyjnych są Vanguard, BlackRock oraz State Street. Razem kontrolują 18,7% firm z S&P 500. Jeżeli mowa o średnich firmach z indeksów giełdowych, to kontrolują oni aż 22,8% oraz 28,2% małych firm. Ale duży spokój, fundusze inwestycyjne twierdzą, że nie ma czego się obawiać, nie są przecież jedynym akcjonariuszem i nie głosują wspólnie. Nie mogą wspólnie również przejąć firmy i podejmować kluczowych decyzji o przyszłości korporacji, ale ich siła głosu wciąż jest ogromna. Mają wspólny interes, dlatego głosują podobnie, żeby nie powiedzieć razem. I mogą wprowadzić znaczące zmiany w działaniach firm, takie jak fuzje, ważne decyzje inwestycyjne, wybory CEO i tak dalej. Pomimo, że żadna z tych firm nie może podejmować bezpośrednich decyzji, to te organizacje inwestycyjne są potencjalnie najsilniejszą siłą w amerykańskim świecie korporacji. Z ich udziałami rosnącymi z roku na rok. Mogą oni wpływać na przyszłość największych korporacji na świecie. Może w dniu dzisiejszym nie mają władzy absolutnej, ale w tym kierunku to zmierza. O ile nie zostaną zatrzymani przez regulatorów. Czy możemy zaufać, że te firmy inwestycyjne będą podejmowały decyzje dobre dla świata? Czy raczej dobre dla swojej kieszeni? Widzicie, wszystko zmierza w kierunku centralizacji i monopolu. Jak dla mnie to trochę przerażające żyć z myślą, że garstka osób podejmuje decyzje dotyczące całego świata. Tym bardziej, że nie znamy ich intencji, potencjalnie. Te firmy są coraz potężniejsze i z pewnością powinny podlegać pewnym ograniczeniom. Zostaw proszę komentarz poniżej, napisz mi, co sądzisz o tej sytuacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj. No właśnie. Na razie. Pa, pa.